nie wiem, czy tu z pierwszeństwem. Prosto mam jeszcze jechać. I nie, prosto. Za 300 metrów. Skręć w lewo. Tu dopiero będę skręcał w lewo. Tak. Tu w lewo. Skręć w lewo. A więc z drogi z pierwszeństwem będę zjeżdżał w ulicę Zapolskiej. Sprzeciwka oczywiście muszę ustąpić. Troszkę tych pojazdów jedzie. Myślę, że teraz dam radę. Wjeżdżamy w strefę ruchu. Skręć w lewo. Zwróćmy uwagę, tutaj maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Oczywiście nie jest to żadna strefa ograniczenia do 40. Tutaj co w zasadzie wyjazd spod bloków, to ta 40 jest powtarzana. Nawet jest 30 w związku z tym, że mamy próg zwalniający. Taki dość ciekawy próg. Takie punktowe ograniczniki na jezdni. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Do ulicy Felińskiego będę jechał. A następnie skręcę w prawo. Muszę tu oczywiście ustąpić pojazdom z lewej i z prawej. Na środku, na łączniku, na wysepce pomiędzy jezdniami tak naprawdę nie ma miejsca na to, żeby się tam zatrzymać, więc nawet stąd nie wyjeżdżam, aż nie będę miał możliwości przejazdu. Skręć w prawo. I jadę w prawo od razu. Ulica Tatrzańska. No i za chwilę gdzieś tutaj z Tatrzańskiej będę skręcał w prawo. Znowu fatalna droga. Natomiast żeby nie było, że ciągle tylko marudzę o tych tutejszych drogach, to Łódź jest dość ładnym miastem, ale drogi, drodzy łodzianie, macie fatalne. No nawet po Śląsku jeżdżąc, gdzie są faktycznie szkody górnicze, tak fatalnych dróg nie ma. Jeszcze tutaj na wprost ulicą Tatrzańską przez skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego. Czekamy na zielone światło. Jest zielone. Zwracam tutaj uwagę, że mamy ogólny sygnalizator, czyli skręcający w lewo muszą puścić tych jadących na wprost. Bardzo od środka robi ten skręt, tutaj ten kierujący. Po prawej stronie możemy taki pojazd jak najbardziej ominąć, co też uczyniłem. Za 200 metrów skręć w prawo.
teraz coś poprawiamy. Prawie na miejscu. O, tu będziemy w prawo. Skręć w prawo. Tak jest. I dotarłem do ulicy Zbaraskiej w Łodzi. I wjeżdżam sobie gdzieś w środek osiedla. Wcześniej muszę ustąpić pieszemu, który był na przejściu. Za 200 metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie.